Siemanko, z tej strony Rolez, witam w kolejnym weblogu na kanale. Dzisiaj zajmiemy się Super Bat 220 Kit od Vaptio. No i tak, prezentuje się w opakowaniu. W zestawie znajdziemy to, co tutaj macie napisane, ale żeby nie przedłużać, przejdziemy do unboxingu. Czyli mianowicie tak, w zestawie znajdziemy na pewno tanka, boxa na dwa akumulatory 18650, to musicie wiedzieć. No i dobra, przejdźmy. No. Mamy instrukcję obsługi, warianty kart. Tutaj instrukcje do tanka, tu do boksa, tu ostrzeżenia, warianty kart. Dobra, mamy dwa razy wysysacz wilgoci. Do tego znajdziemy tanka, naprawdę fajnego tanka. Już miałem okazję sobie go wyjąć i zobaczyć. Naprawdę fajny. Grzałka jaka jest w środku, to jest poczwórna grzałka, taka jak w TV12. Znaczy troszeczkę mniejsza, ale wiadomo, są cztery grzałki, jest to kładzik. Dobra, ja położę tanka tutaj. Dodatkowo znajdziemy zapasowe szkiełko do tanka, jak nam pierdnie. Zapasową grzałkę uszczelki do tanka również znajdziemy w zestawie. No i tak, grzałka, która jest dodatkowa, nie jest to taka sama, jaka jest włożona, bo mamy tutaj pojedynczą grzałkę, znaczy pojedynczą taką, no wiecie o co chodzi, a tam mamy cztery. Dobra, next. Znajdziemy boksa, który prezentuje się naprawdę fajnie. Fajnie leży w dłoni, fajnie wygląda. Sorry za śmigłowiec, nic nie poradzę, że mieszkam przystanek od lotniska. No i tak, co się rzuca w oczy? Rzuca się w oczy to, że jest fajny, no fajnie wykonany, ładnie wygląda. No i teraz tak, od spodu mamy klapkę na dwa akumulatorki. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Mamy plus oznaczony plusem, minus minusem, mamy fajny ekran. No i tak, fire button jest po tej stronie. Cała ta, nie wiem jak to, klapka. Tak jakby, to jest przycisk, fire button. Pięcioklikiem włączamy, pięcioklikiem wyłączamy, to jest chyba logiczne. No i w zestawie znajdziemy jeszcze kabelek do podłączenia, do ładowania ewentualnie. No i to jest wszystko jeśli chodzi o zestaw. Ja szybko skoczę po akumulatory. Albo w sumie nie skoczę. Mam tutaj na szczęście pod ręką Jostę, która się podzieli akumulatorami. Pyk, wyciągniemy sobie akumulatorki. No i dobra, myk. Mamy dzięki temu dwa akumulatorki 18650. A, B. Mamy tak, A ustawić plusem, czyli tak. B mamy ustawić minusem. Zamykamy. No i zobaczmy. Uruchomi się. Ło! Z tyłu się świeci cała ta plansza. Znaczy, te takie wyżłobienia fajne. Z przodu również dwa przyciski się świecą. Patrzcie, na różne kolory. Ale mega to wygląda. Naprawdę bardzo mi się to podoba, fajnie jest designowane i naprawdę fajny jest wyświetlacz. Ja wam pokażę ten wyświetlacz, nie wiem czy mi się uda to ująć, ale naprawdę bardzo fajnie się prezentuje wyświetlacz. Naprawdę mega, to się Vaptio postarało. Dobra, przykręćmy tanka, albo dobra, wyłączę boksa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Power off wyskoczyło, przykręcę tanka i na wyłączonym wolę jednak go zatankować, ze względu na to, że nie chcę mieć z bobra i zjaranej grzałki. Fajny jest ten tank, bo ma airflow, możemy go sobie regulować. Niestety airflow jest dolny, ale ok. I teraz tak, żeby otworzyć tanka, wystarczy docisnąć trochę, przekręcić, kręcić, aż w końcu odskoczy górna klapka. No i fajne jest też to, że ma uszczelki. Więc jeżeli nawet to nam się otworzy w kieszeni, to i tak się nie wyleje, bo są uszczelki. Bardzo fajne rozwiązanie. I teraz tak, zakropimy sobie bazukę mango, cyk, tylko czy to w ogóle wejdzie? Wejdzie. No i dobra, zalewamy, nie będę tego zbyt mocno ściskać, bo ta bazuka ma to do siebie, że trochę przecieka bokiem, jak się mocno ściśnie i to jest troszeczkę przypał, nie wiem, buteleczka jest jakaś lewa, albo podczas transportu się coś z nią stało. Dobra, wyciągamy, pyk. No i nie zalałem tego likwidu dużo, zalałem tak tylko, żeby zaprezentować jak to chmurzy. Pyk, pyk. No i dobra, zamkniemy tanka. Ok, odczekamy chwilkę. W tym czasie wspomnę co nieco o funkcjach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz się uruchamia. Mamy kolorki, więc pewnie w opcjach możemy sterować. Jest New Atomizer, yes or no? Mogę wybrać yes, klik, zatwierdzę, że yes. Box proponuje mi 60 W do niego. Dobra, wchodzimy 3 klikiem, raz, dwa, trzy,
W ustawienia mamy funkcję mode, możemy tam wybrać kontrolę temperatury. Zaraz Wam pokażę, znaczy powiem dokładnie, co można wybrać. Można kontrolę temperatury, wattage mode, smart mode, CCW, CCT i bypass. Takie mamy funkcje. Ja zostanę na wattage, ponieważ to mój ulubiony tryb. Jak oglądacie vlogi, to wiecie. No i dobra. Raz za trzy wejdziemy jeszcze w opcję. Mamy zakładkę setting. No i w zakładce settings możemy sobie ustawiać ustawienia systemu, ustawienia dotyczące modów, czyli właśnie tych trybów pracy. Mamy vape time, sleep time, puff manager i LED settings. Możemy sobie ustawiać LEDy. Możemy też wejść w zakładkę language i sobie zmienić. Jeżeli jest polski, to można polski, ale chyba nie ma, mi się nie chce tego szukać. Mamy kolejną opcję DEM, czyli te, jak to się tam nazywa po polsku? DEM, motyw, no to są motywy, no i mamy funkcję back i to jest wszystko. Na ekranie widać stan akusów, widać właśnie wattage, widać napięcie, widać oporność grzałki, widać jaki mamy tryb, no i też ile mamy watów oraz ile zaciągaliśmy się robiąc chmurkę. Dobra, zrobimy sobie teraz chmurę na 60 watach, mieć nadzieję, że nie będzie bobra. Uuu, chmurka fajna, box naprawdę elegancki, podoba mi się bardzo. No mi ten zestaw jak najbardziej przypada do gustu, ja go Wam pokażę. Tak się prezentuje. Mieć nadzieję, że ostrość na niego była. No i jeszcze pokażę Wam z tyłu te LEDy, bo jak widzicie mają one różne kolorki, jest naprawdę fajowe. Z przodu też się świeci, te oczy tak jakby się świecą i zmieniają kolory. Fajne to jest, bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Bo jak tutaj napisane jest Bat, no to po prostu tu jest Batman, nie? Nie wiem, czy to widać, ale bardzo fajny design tego moda jest. Doprawdy mi się podoba. A jakie chmury sadzi, sami widzicie. Czyżby konkurencja TV12? Zobaczcie, jakie to kosi chmury. A to tylko 60 watów. Także mam nadzieję, że ten vape-log się podobał. Jeśli tak, łapeczka w górę, sub. No i zostawcie też komentarz. Trzymajcie się, do następnych. Siemano.